Dzisiaj śpiewamy, proszę Państwa, podzwonny mamy dla Uniwersamu Wiatraczna. Ja już to zapowiadam od 2-3 lat, proszę Państwa, no i wciąż ten Uniwersam stoi. Tutaj też wychodzili ochroniarze z tego sklepu Uniwersam Wiatraczna. To wczoraj, przedwczoraj, jak przechodziłam, też filmujemy Uniwersam Wiatraczna. Póki co jeszcze jest, to się ci ochroniarze uśmiechali, że pracują w sklepie, który będzie lada moment rozwalony, rozebrany. No, musi być jakieś święto. Już było święto. Też w naszej Wiesiolandii spotkasz takie święto. Było przed Uniwersamem Wiatraczna. Były wyświetlane filmy. Jako tutaj w Polsce po raz pierwszy mogłeś kupić komórkę. To nie każdemu dali w systemie komunistycznym, prawda? Nie każdemu samochód sprzedali w systemie komunistycznym. Musiałeś mieć zezwolenie, pozwolenie, a dzisiaj od ręki kupisz telefon. Jak pojedziesz tutaj ciąg dalszy Wiochy na Płocie, Auchan na Jubilerskiej, to kupisz za 110 zł telefon. Też taki dotykowy, nawet prawie taki, jaki my tutaj mamy. Może on tak pięknie tych i dokładnie zdjęć nie robi, filmów, ale za 110 zł, czyli prawie za darmo i bez niczego. A jak pójdziesz tutaj do sieci Orange, to przesiedzisz godzinę, ona spisze umowę z tobą, no i może tam za 9 zł, za złotówkę kupisz ten telefon i będziesz co miesiąc dopłacać 35 zł, ale to dość dobre jest. To jest dość dobre. Dlaczego? Bo ty kupujesz na doładowanie 35 zł, to ja już mam pewnie ponad 100 zł, bo ja już raz doładowałam od ciebie 30 zł. Potem miałam jeszcze 35 zł w teczce, jak kupowałam ten telefon. I jeszcze tutaj znowu jakieś 35 zł, także mam pełno, proszę Państwa, tutaj szpiku w tych telefonicznych kościach. Zapraszamy serdecznie Państwa dzisiaj do BUW-u na Dobrą 56. Warszawa może nie jest taka zła, Warszawa da się lubić. Ludzie się tam pomieszczą w tym BUW-ie. Miejsca jest dużo. Nie powinni, czy te Żydki, proszę Państwa, z jednej strony i katolicy z drugiej strony, bo nie ma prawosławnych tutaj ani mormonów, ani ewangelików, ani w Warszawie, nie powinni być niegościnni, bo tu Mareczek już dzisiaj dzwonił na Mokotów, na Czerską, 8:10, do redakcji Gazety Wyborczej, bo to okazało się, że to Gazeta Wyborcza to organizuje Nikę, no ale to przecież i tak wiadomo. To przecież tam nie było ani jednego zaproszenia i ten człowiek, który był organizatorem, nie miał ani jednego zaproszenia, w co nie wierzę. No ale że Mareczek nie umiał się tam wyspowiadać, bo mówi, że impreza, bo się jąkał, bo się zastanawiał. I to, wiecie Państwo, dają intelektualistom. Intelektualistom. Osobom intelektualnie nastawionym do życia, którzy czytają nie tylko książki, ale Gazetę Wyborczą. A jak on nie powiedział, że on czyta Gazetę Wyborczą, a tylko książki, to co? No, oni reklamują książki tylko po to, żeby zarobić na tych książkach. Oni pokazują te reklamy w Radiu Tok FM w Czerskiej, aby tylko zarobić na tych reklamach. A sami w to nie wierzą, bo jak jakaś kupiła, że tak powiem, ten telefon, twoja strata, ale pieniądze dałaś. Grosze się liczą, grosze. Także oni, wiecie Państwo, żeby wyżebrywać, bo tutaj jesteśmy przecież na Mazowszu, Rondo Wiatraczna, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskim i Krakowem, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim i Czechosłowacją, w Żebracznicy Wielkiej, żeby żebrać, to oni nawet biegi zorganizowali. Także biegnij Warszawo, albo podążaj coraz szybciej, a może jedź nawet na wrotkach. Zapraszamy serdecznie.